Długo na to czekałem. Tak jest, witajcie, ja jestem Patryk Batko, a to jest Fez. Dzisiaj ukazała się ta gra na Steamie, na GOG i ogólnie w internecie. Możecie już ją dostać. A w tym oto materiale chcę wam po prostu lekko przybliżyć to, czym właściwie jest ta gra od Phila Fisha i od jego studia Polytron. Otóż, to co teraz widzicie jest po około półtorej godziny rozgrywki, przy czym bardzo leniwej rozgrywki, gdzie ja chodziłem, zwiedzałem, wchodziłem do każdego możliwego domku, gadałem z każdą możliwą napotkaną postacią. Kilka godzin temu Jakub po prostu nie wytrzymał i opublikował na Facebooku filmik krótki, w którym pokazuje prawie że sam początek, tam 3 minuty rozgrywki, gdzie dostajemy właśnie nasz fez, naszą czapeczkę i stajemy się podróżnikiem, poszukiwaczem przygód, jak to zostaliśmy określeni przez, cóż, poprzedniego właśnie odkrywcę. Ale o czym jest ta gra? Gra, wokół której działo się całkiem sporo ostatnimi czasy. Chodzi mi o szczególnie właśnie ten zeszły rok, gdzie gra została wydana na Xboxie, kiedy ukazał się Indie Game The Movie, w którym Fez był jedną z głównych gier, o której mogliśmy posłuchać. Także i w końcu ja mam możliwość sprawdzenia tej... Cóż, niestety, ale gry, która mi się podoba. W pewnym sensie jestem trochę zaskoczony, że gdy od razu ją odpaliłem, od razu poczułem się właśnie tak, jak spodziewałem się, że będę mógł się poczuć. I rozczarowała mnie tak naprawdę moja postawa, że tak łatwo uległem Fezowi. I tak ona naprawdę mnie uwiodła swoim... z tym czarem, tym samą tą mechaniką, która pozwala na obracanie światem. Z zabawnych rzeczy to oczywiście zanim otrzymaliśmy Feza, nikt nie wiedział, czym są dodatkowe wymiary. Każdy żył oczywiście jak takie płaszczaki, nazwijmy te postacie, jedynie w dwóch wymiarach. Gdy otrzymujemy Feza, zostanie rozwalony, rozbity pewien sześcian, który, cóż, jak się nie trudno myśleć i nie jest to wielkim spoilerem, musimy ułożyć na nowo, aby świat powrócił, nazwijmy to, do normalności. A na przykład popatrzcie na konstelację gwiazd w tle. Tutaj wszystko jest kwadratowe, pikselowe, bo ten pixel art aż się wylewa z ekranu i właśnie nawet gwiazdy to potwierdzają. Okej, tutaj idziemy teraz wyżej. Za chwilę pokażę wam mapę i to, jak daleko jestem, tylko przejdę do następnej lokacji. Gra ogólnie rzecz biorąc polega na tym, jak powiedziałem, że musimy zebrać właśnie brakujące sześciany. Taki sześcian, jak widzicie teraz w prawym dolnym rogu podczas ekranu ładowania. Takich sześcianów jest 32, pełnych sześcianów. Każdy sześcian składa się z 8 kawałków, z 8 bitów, jak to zostało tutaj nazwane. Ja aktualnie posiadam 5 takich sześcianów oraz jeden klucz. Kluczem otwieramy jakieś tam różne pozamykane drzwi. Mamy do dyspozycji różne mapy skarbów. Ja dopiero odkryłem 2 mapy i nie mam pojęcia, co z nimi zrobić jak na razie. To znaczy, rozumiem, są to mapy skarbów, ale nie wiem, gdzie te skarby jeszcze są. Mamy jakieś artefakty, których jeszcze nie odkryłem. No i cóż, pustą ścianę ekwipunku. To są prawie moje pierwsze wrażenia właśnie po półtorej godziny zabawy z tą grą. Sam mechanizm obracania świata jest po prostu genialny. Tyle mogę o tym powiedzieć, naprawdę. Świetnie... O, co to? Ciekawe, nie widziałem tego wcześniej. Wcześniej, zanim w ogóle odpaliłem tę grę, dzisiaj tak naprawdę, nie oglądałem praktycznie żadnych materiałów, trailerów, gameplay. Przeczytałem chyba zaledwie 2 recenzje wcześniej, aby sobie tej gry nie spoilować za bardzo, abym się nie dowiedział o niej za dużo i abym mógł się rozkoszować właśnie tym światem. Okej, teraz może mapa. To jest mapa całej gry, znaczy mapa gry do etapów, które do tej pory odkryłem. Po półtorej godziny zabawy, czyli no, cywilizowany człowiek przejdzie ten tyle, ile ja przeszedłem gdzieś pewnie w godzinę, ponieważ ja naprawdę dużo zwiedzałem. Odblokowałem kilka głównych etapów. Na samym początku zaczynamy tutaj, na wiosce tych miłych stworków.
I do dyspozycji oczywiście mamy różne podetapy w danych dużych etapach. Złote figury pokazują nam to, że już wszystko odkryłem na danym etapie, no i zebrałem wszystkie kawałki. Te, w których mam na przykład pytajniki, pokazują to, że są jakieś tam sekrety, no i tak dalej, legendę macie po lewendornym rogu. Ja to będę grę chciał wycalakować przed recenzją swoją, jak i chyba Jakuba, o ile się nie mylę, on napisze tekst na IndieWorlda za jakieś 2 tygodnie, a ja za te 2 tygodnie opublikuję swój dłuższy materiał właśnie w ramach recenzji. Każdy ze światów jest ze sobą w jakiś tam sposób połączony, co najmniej z jednym kolejnym światem, więc nie ma tutaj czegoś w rodzaju ślepych zaułków, tak naprawdę cały czas idziemy gdzieś do przodu. Ale okej, może ja tutaj, ja jestem w tym miejscu, okej. Nie byłem na przykład jeszcze tutaj w prawą stronę, czyli nie skłem z jakichś drzwi, które tam prowadzą, ale szedłem nieco dalej w lewo i na przykład zebrałem tutaj kolejne kuby, sześciany, i odblokowałem na przykład przejście, które możemy znaleźć w tym miejscu, gdzie byłem przed chwilą, gdzie znajduje się coś w rodzaju takiego huba, gdzie mamy kilka głównych przejść do podświatów, tak to nazwijmy. Zresztą słuchajcie się teraz może muzykę w tle. Cóż. Gdyby ona tylko się nie cięła teraz podczas nagrywania, to możecie mi wierzyć na słowo, że ona jest naprawdę świetnie pasująca do tej gry. I jest dokładnie czymś, czym się spodziewałem po niej. No ale jak mówię, jestem nadal zaskoczony tym, jak szybko w tą grę wsiąknąłem, jak łatwo dałem się jej uwieść. Okej, przechodzimy teraz na jakiś tam kolejny etap w tym podświecie. Gdzie możemy tak błądzić, tylko i wyłącznie zwiedzać, próbować zbierać te kostki i rozwiązywać zagadki. Przy czym zagadek jeszcze tak naprawdę z tego co rozumiem w większości nie spotkałem, znaczy ich dużej liczby, ponieważ z tego co słyszałem w właśnie tej recenzjach, które czytałem jakiś czas temu, to zagadki w tej grze są bardzo trudne. Na razie nie jestem wam tego w stanie powiedzieć, czy tak jest, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ponieważ jak na razie jest dosyć prosto, po prostu są to pierwsze godziny, jak mnie mam, dopiero zacznie się robić trudno, mam też taką nadzieję. No ale cóż, tutaj widzicie, mogę zebrać kolejne 2 kawałki, co też postaram się zrobić. Chciałbym wskoczyć tutaj. Okej, może tędy najpierw. I tu są pnącza. Okej. No i oczywiście tą mechanikę staramy się wykorzystać na każdym kroku, bo to ona tutaj jest tak naprawdę. Dziękuję za kolejny bit, to już jest trzeci, chyba trzeci. Na mojej kostce, tak jest trzeci. No i cóż, nie wiem co mam jeszcze tutaj mogę powiedzieć, ponieważ więcej o tej grze po prostu jeszcze nie wiem. Także postaram się, żeby zbierać kilka kawałków i dostać potem skrzynię na górze. O, nawet już wiem jak. O, zaskocz mi tam. Okej. Coś co może się kilku z wami podobać, to to, że bardzo, bardzo czuć, że ta gra była początkowo na konsoli. Naprawdę. Sterowanie jest mega konsolowe. Chodzimy strzałkami, jest proste. Z pasem poskakujemy, ale tak jak na konsoli druga gałka odpowiadała za rozglądanie się, tak tutaj za rozglądanie się mamy specjalne klawisze, czyli IJKL. Dzięki nim się rozglądamy po całym świecie. No i po prostu to czuć, że to jest gra mocno konsolowa pod względem sterowania. I jeżeli macie pada oryginalnego do Xboxa, to możecie spokojnie, o ile się nie mylę, właśnie pograć na nim Feza. Okej, teraz jakby tam dojść po tą skrzynię. Czy to nie jest przypadkiem skrzynia z mojego super mapy skarbów? O kurde, rzeczywiście, to jest to. Okej, zobaczmy ją. Aha, rozumiem, czyli ta mapa skarbów, to będzie spoiler, więc no sorry, ale zaspoilowałem wam, ja to gram na żywo. Tutaj nie ma jakby normowania i ładowania, ponieważ gra się automatycznie sejwuje, automatycznie wpisuje wam ostatni wasz zapis, więc ja nie jestem w stanie nic przygotować, jeżeli chodzi o coś, żebym wiedział to zrobić, tylko ja to gram naprawdę na żywo. I tutaj chyba będzie jakieś przejście teraz. Jakiś ukryty klocek, coś takiego? Czy tak? Tu jest takie coś.
No jest, jest tutaj to drzewko, przyznaję rację, jest. Skoczę na skrzynię. Nie da się niestety. Ale na drzewko się da skoczyć. Skoczę na drugie drzewko i tutaj powinien być ukryty klosek. Gdzie on dokładnie jest? No cóż, takie odkrywanie, odkrywanie na żywo wręcz. Kawałek za skałą. Tutaj gdzieś, no powinien tu być gdzieś, o ile... chyba, że muszę się nie wiem, z rozbiegu spróbować. Jak widzicie przy okazji, gra nas nie kara za śmierci, co jest bardzo, bardzo dobre, ponieważ tutaj można ginąć naprawdę na potęgę, próbując gdzieś się wspinać. No a coś, o czym jeszcze nie powiedziałem, to jest nasz towarzysz, ten taki kolorowy coś, który dookoła nas lata. Zaraz wam spróbuję pokazać. No nie wiem. O, tutaj właśnie widzicie go teraz na ekranie. To jest taki nasz pomocnik, go nazwijmy. No nic. Ja będę wszystkie sekrety starał się odblokować, odnaleźć i wycelokować tam grę. Jednak do czasu recenzji raczej żadny materiał się spoza nie pojawi. No chyba, że ktoś inny z redakcji będzie chciał coś nagrać. Jakieś swoje słowa tutaj dodatkowe z tej gry. A ja na teraz się z wami żegnam. Widzimy się na pewno w niedzielę z zielonym światłem. Być może uda mi się coś przygotować w ramach krótkiego indyka, w ramach gry darmowej w najbliższych dniach. No i to w sumie wszystko, co teraz dzisiaj mamy. Gwiazdy się pojawiają na niebie. Kwadratowe konstelacje. No cóż, niech ten klimat pozostanie właśnie na koniec tego filmu. Ja jestem Patryk Batko, a to jest mały, czerwony kapelusz z białym ludzikiem. Do usłyszenia.